Pić albo nie pić? Oto jest pytanie. Kiedy, łobuziaczku, trzeźwość twa nastanie? No, pewnie się zastanawiasz, co? Co z tym fantem zrobić? Wszyscy idą na imprezę, a ty masz w głowie mętlik, nie? Jak nie wypijesz, to ci obgadają. Powiedzą, że jesteś taki, albo taka, a nie inna. Ciężko w grupie odmówić. To wymaga niesamowitej odwagi. Większość ludzi tego nie ma. Także jak chcesz być w jakimś towarzystwie, chcesz no po prostu przebywać z ludźmi, fajnie się bawić, to pamiętaj, że nie musisz pić, ani brać, ani jarać, wciągać, łykać i tak dalej. To nie musi być częścią ani fundamentem imprezy. Nie musi być. I jak boisz się po prostu powiedzieć nie, to potrenuj sobie. Bo czujesz w głębi siebie, że to jest złe. Czujesz, że palenie, picie, ćpanie, że to jest złe. Wiesz o tym, bo jesteś dobrym człowiekiem, tak? Tylko po prostu nie chcesz wyjść na tego jednego, co będą wytykać palcami, nie? Bo pięciu jara, no to co? Nie pociągniesz w kolejce, jak stoisz? No pociągniesz, ja też pociągnęłem. I patrz, co z tego wyszło. Kurwa, 17 lat, człowiek tylko się męczył. Potrenuj sobie, przed lustrem. Stań przed lustrem i powiedz: nie chcę. Nie chcę. Nie piję. Nie chcę, nie palę. Nie chcę, nie biorę. Nie wciągam. Nie chcę i koniec. Słuchaj, no co, nie będę ci ściemniał, nie? Spotkasz się z reakcjami typu śmiech. Wyśmieją cię. Będą z ciebie szydzić. Będą cię jakoś tam przezywać i tak dalej, od różnych. Pamiętaj tylko, że jeśli to zrobisz, jeśli odmówisz, to będziesz wyjątkową osobą. Taki ptak tutaj dopiero przyleciał. Na bank to był orzeł. Na bank, musisz mi zaufać. Bądź jak ten orzeł, bądź wyjątkowy. Słuchaj, wrony latają stadami. Orły szybują samotnie. Może być tak, że po prostu nie odnajdziesz się na tego typu imprezie i więcej nie będziesz chciał iść na tą imprezę. I to będzie okej, bo pamiętaj, że czasami lepiej posiedzieć samemu, jak z wronami, jak z byle kim, nie? Bądź wyjątkową osobą. Słuchaj, powiesz raz, drugi, trzeci, to później te bardziej wartościowe osoby, bo ja nie mówię, że wszyscy będą się z ciebie śmiać i wszyscy będą cię wytykać palcami. Są dobre osoby, fajne na imprezach, może nawet takie, które gdzieś tam sobie coś tam wypiją, czy przyjarają, czy ten, ale przynajmniej nie namawiają cię. Nie namawiają cię, albo jak powiesz, że nie chcesz, to nie robią z tego powodu problemu. Jakby nie szydzą z ciebie. I to jest w porządku, bo ja nie mówię, że każdy to jest osobą uzależnioną. Nie wrzucam wszystkich do jednego worka, bo nie lubię worków. Dobra, przemyślę to później, co powiedziałem. W każdym bądź razie wartościowa osoba właśnie to jest taka, która nie wyśmieje cię. Nawet ta, co ci częstuje, ty powiesz, że nie chcesz, on powie spoko. I to będzie spoko. Ta osoba niech sobie jara, niech sobie pije, to jest jej zdrowie, jej życie. Ty patrz na siebie, bo będą tacy, co będą się z ciebie śmiali, będą tacy, co będą ci obgadywali, nie? No to ty już wiesz, że to nie jest towarzystwo dla ciebie. To nie jest towarzystwo dla ciebie, bo słuchaj, ty chcesz otaczać się fajnymi, zajebistymi ludźmi. A taka osoba, która wyśmieje cię, albo jakoś sprawi, będzie chciała sprawić, żebyś ty poczuła się gorzej tylko dlatego, że nie palisz albo nie pijesz, to jest zła, toksyczna osoba. To od takich ludzi musisz uciekać. Jak będziesz trzymał się swoich zasad, swoich wartości, to w końcu pojawią się również wartościowi ludzie, którzy myślą podobnie do ciebie. I lepiej mieć jedną taką fajną, wartościową osobę przy sobie, jak stado wron. Jakby nie? Tak. Bądź orłem. Zobacz. Całe niebo dla ciebie. No. Pozdrawiam. Na trzeźwo. Czekaj, bo bym w coś wpadł. Nie powiem ci w co. Na trzeźwo. Zajebiście na trzeźwo. Zajebiście.